Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej nordyckiej kampanii. Tak więc wracamy do naszej tu misji plądrowania Paryża. Dopiero 45 lat, ale jest kiepski, naprawdę nic zacnego. Zobaczymy, jak nasi synowie. Ci już pojadą do Bizancjum trochę, więc może czegoś się tam nauczą w wielkim świecie. Zobaczymy. Troszkę zaczynamy ludzi wytracać, widzę. Uj, Francuzi chyba z nami chcą się pobić. A nasz władca nie jest idealnym dowódcą tego. Ale zrobimy francuską mielonkę. Naprawdę mielonka, żeśmy z nim zrobili, z tych Francuzów. Praktycznie nikt nie przeżył. 10 ludzi z 5000 armii uszło z życiem. Czyli z pewnością sukces, czy nie zaręczyny? A, mamy przekonać przyjaciółkę. Okej. Super. Nie, dalej mówię, ta Szwecja mnie korci w innym celu. Dobra, trochę już ludzi wytraciliśmy. Chyba po prostu się wybierzemy już do domu. O, i super. Jeszcze jakieś zabawki dla dzieci zapnęliśmy. Już medyk coraz bystrzejszy. Zauważyłem, że powstała Finlandia, która przyjęła naszą wiarę, to coś nas cieszy. I czekaliśmy na ten ślub. Okej. Ach, nie wróciła się. Niecierpliwy, nieśmiały czy obżarty. Na pewno nieśmiały. Będziemy niecierpliwy najprędzej, bo dla mnie wstrzemięźliwy jest troszkę przeciwieństwem obżartucha. Okej. Przybyliśmy z łupami. Super. Dobra. Przegrać, ale co będzie, to będzie. Więc tak, ją możemy wynieść na tron. Albo ją, ale tutaj... A, też ma, króla niedługo może umrzeć. A, i tylko jedną prowincja. Więc okej, okay, jej dzieci powinny przyjąć naszą wiarę, jest spora szansa. Tak więc i tak pchniemy ten konflikt. On nie jest łatwy, on może się trochę skomplikować. Mają sojuszników, ale zakładam, że damy sobie radę. I wezwiemy sojuszników również. W tym wypadku myślę, że warto. I tak, raczej tutaj nie będziemy dowodzić osobiście, tu zostawimy to zawodowcom, powiedzmy tak. I od razu na stolicę, w pierwszej kolejności. Zobaczymy, to jest tą armię wrogie, ale część jest tam, a to jest sojusznik. Katolików mamy? Nie zakładałem, że mamy katolików w państwie. Gdzieś nas musieli splądrować. Tu.
Ale pod mieliśmy mega farta, poczekajcie. Tak, nie zakładałem. Wspomnę, niepotrzebnie wydaliśmy ten prestiż wobec tego. Czy ja chcę zakładnika? Nie. Po prostu sprawa załatwiona. Mam od razu sojusz, zobaczymy na ile to wszystko będzie tutaj działało. Szwecja jest chyba tak rozbita wewnętrznie, że nawet nie wiem, czy jest to jakiś większy sens interweniować. To na jednego typa wpływaliśmy, ale... No teraz te bonusy. Ach, ciut. Czy zgodziłby się na ślub matrylinearny? Powiedzmy z nią. Tak. Dobrze. O to chodzi. A też tutaj naszą kapłankę. Nie, no nie jest kapłanką, ona jest medyczką, którą chcę wyswatać. Gdzie ona tu jest? Nie? Ja nie wiem. Która z naszych krewniaczek była tam na liście? O nią mi chodziło. No, ma dobre cechy. Katolik, a niezły wojownik, silny, młody. Od czego są pieniążki? Dobra, czy mówię, nasze prace nad tutaj przywróceniem, a raczej wprowadzeniem naszej wiary, jak najbardziej powinny działać, czyli trochę takich blitzkriegów. Znaczy nie wiadomo na ile te będą państwa stabilne, bo one mogą się od razu rozsypać. Nic nie szkodzi spróbować. No, musimy być gotowi. Tego się też nie spodziewałem. To nas chcą porobić. Ta wojna ma zdecydowanie priorytet. Wracać. Nie jest to duży teren, ale sam fakt. Tylko też pytanie, ilu do sojuszników dołączy. Być może nie dołączy. Zobaczymy. Niestety sojusznicy dołączają. No nic, spróbujemy ich szybko wykończyć pierwszym uderzeniem. Oczywiście nasz sojusznik idiota dał się złapać niepotrzebnie. Bez tej bitwy byłoby nam dużo lepiej tutaj. Podejmą walkę, chyba tu podejmą, chociaż nie,
Próbują się jeszcze wycofać. Miażdżymy dziada. Elegancko. No nie ukrywajmy, jesteśmy potęgą regionalną. I wydaje się, że mamy przewagę, że jednak większość katolickich państw nie dołączyła. Dobra, przyleźli tutaj i wydadzą nam generalną bitwę. Niezbyt na tym dobrze wyszli. I nasz najstarszy syn dorasta. Super, zaraz go wyślemy w świat. Bardzo dobry szpieg. Napić. No, niby zacna korona ma powstać. Zobaczymy. Dobra, na edukację pieniążki możemy przeznaczyć. Może nie będzie wasalem, żeby zaimponować. Pięknie, wojna wygrana. Nie czułem na więcej. No i teraz trzeba tutaj Szwecji nieszczęsnej. No to by chciał ten sojusz. W sumie to nasi może być. Się już jakieś wojny wpieprzyli niepotrzebne. Oczywiście. Przynajmniej zdobyli niedawno, więc jest bonus dla nas. A, utracimy punkty. Pożądliwy, chciwy, czy jaki? Towarzyski. Chyba towarzyski. Na władca też jest towarzyski. Młody też jest dyplomatą, widzę teraz. Nagle dyplomaci się pojawili, jak wcześniej byli wojownicy. Mamy w ogóle czterech synów, co ciekawe. Dobra, jakieś pierwsze postępy. Tylko Norwegia. Norwegii też nie jego dzieci, tylko jacyś dalsi krewni. Dziedziczą. Chyba żartujesz. Ile w ogóle wróg ma wojska? Nie ma wojska. No nie chcę zostawić za mało, żeby potem jakieś
oddział przyszedł i ich rozwalił w perzynę. Ciężko tu. A, bo tutaj coś z wiedźmami? No dobra, weźmy tak. Właśnie, już coś wspomniałem. Ale śmiecia wyprodukował. Stary, to miał być utalentowany być. Lubiani. To akurat nam pomaga. Wolno to idzie. Przyrost jest na podobnym poziomie ludzi jak tempa kiedyś przekonujemy. Na relacje. Chyba tak. W sumie do końca tych wysp nie kontrolujemy. Jest trochę wkurzające, no ale trudno. O, wielkie wesele, tylko gdzie? Gdzieś w Polsce, w świeciu. Powinno być chyba ok. Jedno zagrożenie to nie jest najgorzej. O, odkryliśmy to. Planowanie miast i zbadajmy to, super. Czyli w co byśmy teraz poszli? Chyba w to, więcej slotów. Rozwalmy, chociaż nic tu nie, podzielmy na pół. Czemu nie? Dotarliśmy tutaj. Bo tu my jesteśmy jako goście tacy, więc de facto nie wpływa to na co zrobimy na ten wesele za bardzo. Development tragiczny. No, zobaczymy, może jakaś będzie okazja czegoś się nauczyć. Mocno się odstresowaliśmy, zgarnęliśmy przyjaciela. Bardziej militarne rzeczy nas interesowały. No, teraz powinno być zwycięstwo. I dalej militarne, super. Tu nasze plany się w pełni udały. Tu weźmy lepsza walka wręcz. Zawsze dla
Wikinga to coś dobrego. Okej. Och. Od razu wojna. Teraz spróbujmy się czegoś nauczyć. Czy na razie to wyślijmy syna. O. Nabrał doświadczenia. Jest tak słaby ten Szwed. No dobra, nie po to go wynieśliśmy na tron. Żebyśmy teraz mu nie pomogli, ale... Pierliwie ciągle te wojny nas wzywają, czyli mówię, no prestiż jest wartością samą w sobie, więc z drugiej strony nie narzekam. Dobra, podbudujemy sobie relacje. Niech sobie nasz władca mówię, trochę pojeździ. Pogadajmy sobie z tym typkiem. Dobra, i ruszamy ich tu przemilić przez maszynkę. No my tam niewiele zyskaliśmy poza perkiem i do walki, więc w sumie warto było nawet z tego powodu. I chyba kultura, nie, jeszcze 2 lata, a wiara. Czy tu nie wprowadziliśmy nowej wiary? Wszędzie indziej już tak. Co tu się stało? Słowianie doszli do władzy, ludzie. Odpuśćmy to sobie. Już chcą go obalić. Czyli akurat już tu jesteśmy, więc to jest tyle dobrego. Byliśmy akurat ich skasować. No, bo tu jest masa gór. Tajemną. Wątpię, żeby nam się udało, ale czemu nie? A, jeszcze ten ślub. No tu ich przemielimy po prostu. Nie ukrywajmy tego. Jeszcze ciąża. Kurde. Po 40 jest. Dobra. I teraz pytanie. Ile jedna osoba zmienia? Niewiele. No przecież to prawie 4%. Niby nie najgorzej. Ten to by chciał być pewną w radzie, dlatego nas nie lubi.
No i od razu pomogło. No, dobrze fortyfikowane się robią te miejscówki. No, my oczywiście nie mamy machin oblężniczych, czyli jesteśmy trochę w kiepskiej sytuacji. Skupmy się na kwestiach dyplomatycznych. No dobra, tu się w ogóle skończyło to szybko i sprawnie. Okej, tu nasi poszli zginąć. Mógłby odebrać im ziemię, byłoby najrozsądniejsze. My zwołajmy spotkanie. Weźmy go na błazna, chociaż... Towarzysty, niech tam będzie błaznem na dworze. No, bo chciała te tereny, no nie, przykro mi. Tutaj powodu, żeby coś zmieniać. Po prostu odpuścimy, trudno. Trochę zastraszymy ich naszą siłą fizyczną, to zawsze pomaga. Umiejętnościami walki, może tak powiedzieć. Ach, tu jest, nam uciekną. Nie wiadomo, gdzie popłyną. Będziemy się z nimi ganiać po okolicy. O, patrzcie, kolejny syn. Lepszy dyplomata od nas, dużo lepszy. Tylko ciemnogród straszny, 5 wiedzy, no niestety. Wiedza jakoś nas nie ima. Niedługo by trzeba było małżonków poszukać dla nich. A, bo poza dworem. Dobra. No, ta bitwa zakończy? Powinna. Tak też się stanie. Dobra. Może wykorzystajmy to i nauczmy się jakiegoś języka. A, to ma taką samą jak nasz, więc to trochę nie ma sensu. Jak tam? Nasza krewniaczka. Żadnych dzieci nie urodziła. No, tutaj... Okej, powstanie. Powinni sobie poradzić. Ciekawie się to, może ciekawie, dziwnie trochę, no ale
Okej. Ten jest słaby jak barszcz. No dobra, w sumie nie robiliśmy uczty, a wypadałoby. Stolicy. Nas wszyscy w sumie lubią. Powiedz, nasz przyjaciel i kapitan najemników może być. A syna chyba jeszcze nie możemy wysłać. Niedługo. A, ten jest... podróżuje tego Bizancjum nieszczęsnego. Ale jeńcy nam wpadli. No, on wracał. Dobra. Czy jak wrócił, no to poszukałem mu teraz małżonki. Nie, jemu. Sojusz. Tą to może... następcy bym zostawił. Zobaczmy po wieku, może wśród młodszych będzie więcej ciekawych przypadków. To dość bliska rodzina, no ale z drugiej strony... może weźmy ją bezpiecznie pod względem genetycznym, ma przyzwoite cechy. Czyli to też niby jest rodzina, ale taka już trochę papierowa. I chyba teraz możemy wysłać jego. Dobry wojownik. Włochy się widzę trochę porozpadały, bo tu miały sporo terytoriów. Została niepodległa Flandria. O! To... powiedzmy, że nasza. To nawet ciekawe. A jak religia, no właśnie, to wolno się szerzy nasza wiara. Ten, oh my god, co mu się stało w tej podróży? Do końca nie wiem, bo niby był, teraz dalej gdzieś tu wędruje. No. Czy coś tu możemy... o! Możemy co nieco zbudować. A sprawdźmy, czy już nie. To... a, czyli technologicznie tak, ale nie możemy jako plemienni. Dobrze wiedzieć, albo tam dobrze czy niedobrze po prostu wiedzieć. No i super. Teoretycznie moglibyśmy już przejść na feudalizm, ale nie wiem, czy to jest w ogóle sens jeszcze. Zacofani, a tak
niewielkim kosztem, bo tylko prestiżem naprawdę jesteśmy potężni. O, Holandia złożyła hołd Niemcom. Myślę, że w międzyczasie władca to robi jedno, ale nasi ludzie mogą dowodzić operacją w terenie. Bądźmy mili. Fajny syn. O, teraz tu jest stolica Anglii, co ciekawe. Anglia to ma przechlapane, chociaż z drugiej strony Szkocja wyrosła na mocarstwo. Nie zgodzi się, ale z ciekawości. Chyba nie będziemy tego rozgłaszać, nic tam to nie da. Zdecydowanie wykorzystamy okazję z marsz z kupcem. I to naszego gościa. Super. Można było przekonać, a no nie. Może jest wiedźmą, może coś. O, i wreszcie można kamień postawić. Zdecydowanie z okazji zwycięstwa i gdzieś tam z Mallandii koło Uplandu. Dobra. Odwiedzamy Anglików znowu. Okej, doszło do podziału. Na nas to niewiele wpływa, bo my i tak jesteśmy jakby udzielni. W sensie tych Gotlanderzy. Się stali Norwegami. Być może warto kontynuować tutaj wprowadzanie naszej kultury. Ok, splądrowane, tak. No niestety nie ma już tych wielkich ilości kasy. Kto to jest? O, nasza przyjaciółka. Nie, na pewno nie będziemy jej chcieli aresztować. Nie ma takiej opcji. Finansowo stoimy nieźle. Co dalej? Może pielgrzymka? Bo też żadnej jeszcze nie odbyliśmy. Bardziej chyba tego typu. Może do Kijowa. Oj. Trochę to niebezpiecznie wygląda, wam powiem. Jest masa tych bagien. O kurde. I do Anglii zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie lepiej. A przy okazji możemy sobie coś pozwiedzać. Znaczy to.
Okej. Taki mały wypad tutaj. Ruszamy. A nie będziemy też jakoś przesadzać z wydatkami. No myślę, że tylko nie zawiesiło, bo nie lubię powtarzać. Pielgrzymek. W sensie planowania. No to takie sojusze, to mam więcej kłopotu, chociaż... Niby nasi w ogóle wygrywają. Będą mieli kijów, to znaczy teoretycznie warto by ich było przekonać do naszej wiary, ale... Oby się nie schrystianizował przypadkiem. Zobaczymy, jak to będzie. Chyba jesteśmy w miarę otwarci na innowierców. Aha, tu jest bajzel między tymi wszystkimi krajami, każdy gdzieś. Zaryzykujemy naszego mistrza karawan? Nie, jest dobrym. Trudno, no. Co się stało? Czy było jedno nie? Jakim cudem my to stracili? My jeszcze jakiegoś typa znikąd. Tak nie może być. Oż to skandal. Ciekawe, że nie mogę się z nim pojedynkować. Przeżył, cholera wie. Był dobrze leczony, ale... Staliśmy się pielgrzymem. Kolejny syn dorasta. No, kupmy to, chociaż pewnie jakaś podróba. Za rok. I ten jest jeszcze w Bizancjum. Ach, no i właśnie, to co mówiłem. No nic, ale miejmy nadzieję, że już będzie zaplanowana chociaż pielgrzymka, że nie będę musiał znów tego kombinować. Ale póki co, pozdrawiam i do zobaczenia.